Wspaniałym źródłem ikonograficznym przedstawiającym najstarsze widoki Lublina są kartki pocztowe. W Lublinie zostały upowszechnione pod koniec XIX wieku wraz z ożywieniem się ruchu turystycznego w mieście, po uruchomieniu linii kolejowej łączącej Lublin z Warszawą i Kowlem. W 2022 roku do ośrodka Brama Grodzka Teatr NN dzięki uprzejmości Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy trafiła kolekcja ponad 300 lubelskich pocztówek. Wśród nich odnajdziemy kartki pocztowe wydane na początku XX wieku przez czołowe lubelskie księgarnie, domy wydawnicze i stowarzyszenia. Znajdziemy tam także pocztówki drukowane w czasach okupacji rosyjskiej i austriackiej okresu I wojny światowej, karty z fotografiami Jana Błuchaka, propagandowe pocztówki z czasu II wojny światowej oraz powojenne reprodukcje zdjęć Edwarda Falkowskiego. Zapoznanie się z tymi wyjątkowymi materiałami ikonograficznymi to doskonała okazja do tego, aby poznać dawny Lublin, rozwijające się miasto z początku XX wieku. To także wyjątkowa okazja do poznania dawnych mieszkańców Lublina. Ściskam Ciebie i całuję. To możemy przeczytać na rewersie jednej z pocztówek. A co więcej? Tego dowiemy się podczas wystawy.